Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time. Dzień dobry wszystkim, witam Was na pierwszym filmie w nowym roku i z tej okazji życzę Wam wszystkiego, oczywiście najlepszego, udanego roku, moi drodzy. Na pewno wiele z Was zaczyna nowy rok, nowe ja, postanowienia noworoczne, także koniecznie piszcie w komentarzach, jakie są Wasze w tym roku postanowienia noworoczne, a my oczywiście zaczynamy ten film. No i dobra, moi drodzy, więc z okazji nowego roku robimy cały dzień jedzenia, tak jak Aga Sawa, także oczywiście zapraszam Was do filmu i sprawdzimy sobie w tym filmie dzisiaj... Czy się najemy tymi posiłkami w dniu dzisiejszym, czy nie będziemy czuć głodu? Na jak dużo czasu nam wystarczą te posiłki, czyli po prostu od momentu zjedzenia, ile czasu upłynie do kolejnego uczucia głodu, żeby zjeść kolejny posiłek. No ale oczywiście nie możemy zapomnieć o najważniejszej rzeczy, czyli ile czasu spędzimy w kuchni, przygotowując te posiłki, bo tak jak jest napisane w opisie, quick and easy, czyli mamy szybko i łatwo. Także moi drodzy, zaczynamy tego vloga. Moi drodzy, więc czas na próbę smaku, że tak powiem. Zobaczymy, jak to smakuje, jestem mega ciekawa. Jestem bardzo ciekawa, jak ta marchewka z tą owsianką będzie smakowała. Jak dla mnie tutaj jest trochę za dużo po prostu węgli, bo ja tak się staram jeść niskowęglowodanowo, ale tak jak mówię, dzisiaj odtwarzamy cały dzień jedzenia z Agą Sawą, także zobaczymy, jak to pyknie resztę tych posiłków. Jeszcze dwa przede mnie dzisiaj. Jeżeli chodzi o to śniadanie, jest to całkiem masywna porcja, ale zobaczymy, jak długo mnie potrzyma, bo tak jak mówiłam już w wielu filmach, u mnie z owsianką to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo po prostu ja po owsiance jestem zaraz chwilę głodna, także ja to do końca jem, a my oczywiście widzimy się w drugim posiłku. No i dobra, moi drodzy, więc jeżeli chodzi o owsianeczkę, owsianeczka była tak idealna, po prostu siadła przepysznie, bardzo fajnie było czuć nie masło orzechowe, była mega taka właśnie orzechowa, jak to oczywiście było w zapowiedziach. Nawet ta marchewka myślałam, że będzie przeszkadzała, ale w ogóle nie przeszkadzała, było super, tylko po prostu no kwestia tego jest następująca, że mnie owsianka niestety długo nie trzyma. Ja owsiankę zjem, zaraz po prostu jestem głodna, więc dla mnie to jest po prostu jak przelewanie, tak samo jak picie koktajli, dla mnie to jest to samo, nie? Czyli owsianeczka, koktajle u mnie odpadają. Drodzy, czas na drugi posiłek. Tak jak myślałam niestety, ale ta owsianka za bardzo mnie nie potrzymała. Minęło ledwo 3 godziny, a ja już po prostu umieram z głodu. I nie wiem, czy to jest spowodowane pogodą, czy to po prostu jest od tego, że owsianki widzieliście było bardzo dużo. Objętościowo tego jedzenia było ogrom. No ale po prostu nie wiem, no ja nie mogę jeść owsianki po owsiance, zaraz po prostu jestem głodna. Także zrobiłam sobie drugi posiłek. No i tak jak widzieliście na filmiku oryginalnym, mamy dzisiaj wrapika. Ja mam odprawda wrapa ciemnego i zamiast hummusu dałam sobie ketchup, ser żółty, bo po prostu hummusu w domu nie miałam, także idziemy jeść. Czy sobie nie zawinęłam wrapa z dwóch stron, tylko z jednej, muszę teraz trzymać, żeby mi to nie wyleciało. Ale bo jest ten ciemny wrap po prostu strasznie się rozwala i ciężko jest go zawinąć, a jak się już go na patelni podgrzeje, to już w ogóle jest masakra, także jemy. No i dobra, moi drodzy, więc skoro wspominałam o nowym roku i postanowieniach noworocznych, to też wam powiem, jakie mam postanowienie noworoczne. I na styczeń 2022 moim postanowieniem jest zdobyć 1000 subskrypcji, także moi drodzy, wiele z was mój kanał ogląda, niewiele subskrybuje, więc wbijajcie to, pomóżcie mi osiągnąć mój cel. Jeżeli moje filmy wam się podobają, oglądacie je, a wiem, że oglądacie, to oczywiście wbijajcie subskrypcje, żeby być na bieżąco. No my oczywiście będziemy z kolejnymi celami na 2022 rok. No i dobra, moi drodzy, więc jest godzina 18. Ja się nie wyrobiłam ani z trzecim, czwartym posiłkiem przed 18, także szybko teraz gotujemy makaron i zrobię sobie też te lody. Nie wiem, czy uda mi się to wszystko oczywiście zmieścić, ale postaram się, także moi drodzy, bierzemy się do gotowania i powiem wam, że potem w wrapie jadam go o 13 i wytrzymałam 5 godzin, także też kluczem może być to, że po prostu wyszłam z domu i byłam zajęta innymi rzeczami, ale dobrze, że wytrzymam. Także dzisiaj była owsianeczka, był wrapik, więc zrobimy teraz makaron, no i potem jeszcze wjadą nasze lody, moi drodzy.
Jak widzicie, mam przed sobą dwa ogromne talerze, które muszę teraz zjeść. I ja już powiem Wam od razu, ja tego nie zjem wszystkiego. Na pewno z tych lodów to zjem 2-3 łyżki i się będę musiała nimi podzielić. A uwierzcie mi, mam z kim się oczywiście dzielić. Makaronik wygląda wyśmienicie, także sobie zaraz oczywiście spróbujemy. Ja, wiecie, nigdy nie robiłam makaronu ze śmietaną. Wiecie, że czerwony sos ze śmietana. Także jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Ale reasumując cały dzisiejszy dzień gotowania wedle przepisów Aga Sawa, to powiem Wam, że wyszło super. Jeżeli chodzi o kwestię czasu spędzonego w kuchni, to teraz te dwa dania powiedzmy, przygotowałam w 25 minut, maksymalnie pół godziny. 18:05 zaczęłam, jest 18:35, także 30 minut i dwa dania mamy przygotowane, więc myślę, że jest spoko. Owsiankę ile się robiła rano? 10 minut i 5 minut może dzisiaj robiłam to tego wrapa, więc w sumie dzisiaj spędziłam przez cały dzień 40 minut w kuchni, tak już na totalu, także nie jest rewelacyjny wynik, ale jest mega super, jeżeli chodzi, mamy przygotowane 4 posiłki oczywiście w pełnej kaloryce, także moi drodzy. I więc moi drodzy, ja oczywiście zabieram się do jedzenia, a jeżeli taki filmik Wam się podobał, to pamiętajcie o łapie w górze, tutaj zostawiamy kciuka, kciuka, kciuka. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. Ja tylko Wam powiem tak, styczeń, ja sobie postanowiłam pewne postanowienia noworoczne i w tym roku będzie się działo w styczeń. To jest mój miesiąc wyzwań, więc zapraszam Was do dołączenia do moich wyzwań, żebyśmy oczywiście razem mogli sobie te wyzwania robić. Cały styczeń robię wyzwania jedzeniowe, fitnessowe, także moi drodzy, subskrybujcie, śledźcie, a my oczywiście widzimy się już za kilka dni w kolejnym filmie. Na razie, cześć, pa!